Państwa, okazuje się, że w Szwecji może zdarzyć się tak, że młode osoby, które są na tak zwanym zasiłku, mimo że urodzone jako obywatele Szwecji, mają również problemy z otrzymaniem zasiłku, bo to jakaś urzędniczka w październiku wypłaciła młodej dziewczynie zasiłek, ale już w listopadzie biedna dziewczyna się tego nie doczekała. Jest to skandalizujące, dlatego że jest to niezgodne z pewnymi procedurami prawnymi, na mocy których te osoby otrzymują takie zasiłki, i zatrzymywanie takiego zasiłku jest po prostu przestępstwem, nie wykroczeniem. Jest to przestępstwem, bo to jest pozbawienie możliwości egzystencji dla danej osoby i no, tak być nie powinno. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie zastępująca urzędniczka przyjmuje informacje o tym małym skandalu, w cudzysłowie wziąwszy, no bo jeżeli nie mamy z czego żyć i jak egzystować, to nie jest tylko drobna sprawa.